dzisiaj, zresztą trener był świadkiem, jak rozdawaliśmy flagi kibicom, przeprowadzaliśmy też taką mini sondę wśród kibiców na temat tego, jak ten dwumecz z Toruniem się potoczy. I aż jesteśmy przerażeni tym wielkim optymizmem, który panuje w narodzie, bo właściwie no, 20 zapytanych osób, chyba jedna mówiła, że my w Toruniu możemy przegrać. Natomiast my te nastroje bardzo mocno chcemy tonować, bo mierzymy się z kapitalną drużyną, ze znakomitymi zawodnikami. Natomiast jedziemy tam na pewno znając swoją siłę, ale z wielkim szacunkiem do rywala. Panie trenerze, proszę kilka słów na temat tego. No, wszystko właściwie już zostało powiedziane. Rzeczywiście szacunek do przeciwnika musimy mieć, dlatego że w składzie Torunia jeżdżą zawodnicy, którzy stanowią ścisłą czołówkę światową. Greg Hancock, Martin Baculik, Chris Holder, bardzo dobry junior Przedpełski. I właściwie to czterech zawodników to są zawodnicy, którzy kiedyś i ze mną pracowali, bo Holder również zaczynał swoją karierę kiedyś we Wrocławiu, jak ja tam pracowałem. Później był, wcześniej jeszcze był Greg Hancock z Waculikiem w Tarnowie i z Gomulskim. Także znam po prostu tych zawodników, wiem co oni potrafią. Niemniej no, nie mogę powiedzieć, że jedziemy tam przegrać czy co. Jedziemy zawalczyć po prostu o jak najlepsze wyniki. Ja uważam, że naszą drużynę stać pokazać się z bardzo dobrej strony i traktuję to jak, mimo że ranga tego meczu jest naprawdę ogromna, jeżeli się spojrzy właśnie na rozgrywki, że jest ta runda zasadnicza, gdzie celem było naszym dostać się do czwórki. No ale teraz już jest walka o medale, więc to już jest inna para kaloszy, jakby to nazwać. W każdym razie musimy to traktować jako kolejny mecz, który po prostu chcemy pojechać tak, jak do tej pory jedziemy, czyli bardzo dobrze i na tym się musimy skupić. We'll be right back.